Witajcie. Zanim przejdziemy do oglądania, chciałem zaprosić Was do sklepu internetowego Graoplon, w którym możecie zapoznać się i nabyć asortyment związany z kanałem, od koszulek przez bluzy, po kubeczki, innego rodzaju asortyment. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam. Poszły i poszły. Matko Bosko, co? Ach, te nasze gliny. Ładnie jak oświetlony, nie? Piękne, no. Ale też ma trochę... Noc ciemna, jesteśmy na ostatnim polu po kukurydzy koszonej na ziarno. Ściernisko zostało, a my w to siejemy. Ustawiamy się, 1,70 hektar dosiewamy i koniec. Wyrobiłem się przed świętami. Udało się. Można powiedzieć, ile zobaczę, ile jest ziarna, tak żeby ustawić, żeby to wszystko już tutaj zeszło, bo trochę więcej jest niż potrzeba. Powiem ci prawie jak w moim Belarusie. Owikam z pokładu John Deere'a. Powiem wam, pierwszy raz jeżdżę takim sprzętem, ale nawet mi się to podoba. Zielony jest, ale mchu nie ma niestety, jak na moim MTZ-cie. Ale jeśli miałbym go porównywać do Zetora, no to niebo a ziemia. Niebo a ziemia. Całkiem inaczej się prowadzi, całkiem inaczej wygląda pozycja zza kierownicy. Większa maska, mimo że ma mniej koni niż Zetor, jednak jakoś się wygodniej podróżuje. Dosiewam teraz ostatnie resztki, tam zostały dwa wiadra i będę cisnął na gospodarstwo. Tutaj Piotrek mi pozwolił wracać John Deere'em, zapoznać się.
może kiedyś będę mógł sobie na coś takiego ekstrawagancji pozwolić. Podoba mi się tutaj sterowanie to przy podręczne, nie? Także to jest tak wszystko fajnie dostępne jednak. Co do biegów, nie orientuję się, które to są szybsze, jeszcze które wolniejsze. Jeżdżę na C, czwartym dniu biegu. Tam zostało dwa wiadra, to będę wracał. Podnosimy siewnik, nawrotka. Pole po kukurydzy skoszonej na ziarno, czyli te resztki wszystkie zostały na polu. No i są wymieszane, jak należy. Mam nadzieję, że mój pech nie uszkodzi tutaj nic na sam koniec. Szło bez awaryjnie przez cały dzień. Dobrze byłoby tak zakończyć. Mamy godzinę 18, nie wiem dokładnie która, ale jeszcze musimy załadować się na lawetę u mnie. Coś tam dogram z wyjazdu Piotra na Gospo. Serdecznie Cię, kolego, pozdrawiam. Fajnie, że zgodziłeś mi się pomóc tutaj wszystko poobsiewać, także w 3 dni 34 hektary pękło. Święta spokojne. Teraz tylko czekać na deszcz i zobaczymy. Co do łubinu, nie mam nadziei żadnych większych, tak jak wspominałem, ale tam jęczmień i owiec zadbam jak należy. Widzimy się z gospodarstwa. Przypominają mi się stare czasy, jak się z beczko po nocach zapierdzielało do rana po fermentem. Mogę dodać jeszcze od siebie, że półbiegi dużo sprawniej działają. W tym ciągniku, o którym się nie mówi, strasznie szarpało przy zmianie półbiegu. Trzeba było na bardzo niskich obrotach zmieniać, żeby to w miarę płynnie wyglądało. A poza tym wszystko ok. Będziemy teraz ładować na lawetę. Trzeba zrobić pewne opcje takie. Poznajecie to kamerę, nie? Wiecie, gdzie jesteście. Zgadza się. Wszystko się zgadza.
weszło jedno ręku. Nie. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest kurwa nie tak. Teraz zeszło. Przerdzewiało, trzeba się rozmarować. To weź mnie MTZ-a nakameruj. Dobija 12 w nocy, chyba jest za 15 albo za 20. Skończyliśmy sianie, skończyliśmy załadunek, pospinane pasami, rozliczone, podane ręce, podziękowane, pola zasiane, wszystko z głowy. Teraz można spokojnie świętować, jutro wypocząć. Poniedziałek wypocząć, skład odjeżdża. Trzymajcie się i niech plon będzie z nami.